Jak co roku o tej porze cmentarze w całym kraju przeżywają oblężenie. Dlatego to świetny czas dla wielu organizacji czy fundacji, by poprosić tych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich, o wsparcie finansowe. Spotykamy na tych cmentarzach, na których jesteśmy co roku, różne osoby. Te osoby wszystkie łączy jedna cecha, czyli to, że chcą nas wesprzeć. Bardzo często słyszymy słowa otuchy i mocnego wsparcia. I tak w tym roku około 70 wolontariuszy Fundacji Cordis będzie zbierało do puszek pieniądze aż w 6 lokalizacjach, m.in. w Katowicach Janowie, Katowicach Szopienicach czy w Mysłowicach Brzezińce. Pomagać można nie tylko chorym czy umierającym, można również wspierać rewitalizację cmentarnych zabytków. Takie kwestie są od lat praktykowane na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu, jednak w tym roku Towarzystwo Miłośników Bytomia można wesprzeć jedynie przesyłając pieniądze na konto. Zwłaszcza starsi bytomianie to chętnie dają na odnowę nagrobków i jeszcze jak robiliśmy kwestię normalną taką, no to się wypytywali, a który nagrobek będzie odnawiany. A tych z powodzeniem na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu odnowiono w ostatnich latach wiele. Warto pamiętać, że przy szalejącej inflacji czy drożyźnie nawet symboliczna złotówka może pomóc potrzebującym.